No i siemaneczko, jestem Karty, kto was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś mamy Q&A. Dawno nie było Q&A na kanale, a sobie zadałem pytanie na Karty, spojrzeliście na YouTube, zadaliście chyba masę pytań i co? Bez przedłużania lecimy z odcinka, jeżeli chcecie być na bieżąco na kanale. Zostawcie subskrypcję na kanał, patrzcie sobie tu lata, przejdźcie do subskrypcji i co? 50 live na drugim kolejnym odcinku, coś takiego, tego typu, co? Bez przedłużania lecimy z odcineczką. Czy lubisz kamerzystę? Czy lubię kamerzystę? Tak, bardzo lubię kamerzystę. O którego chodzi kamerzystę? Chciałbym się zapytać. O tego, co teraz gada. A, to tak, o tego, co teraz gada. Bardzo lubię. Kolejne pytanie od Mateusza. Jakie planujesz kupić pierwsze auto? Jakie planujesz kupić pierwsze auto? No myślę, nie wiem, nie mam jakichś planów, ale może jakiegoś Golfa aż 4-5 planuję kupić. Kolejne pytanie od Jacka. Czy wolisz jeździć na rowerze czy na hulajnodze? Oczywiście wolę jeździć na rowerze. Bartek pyta. Jak? Ja zadam pytanie, które nikt się nie spodziewał na Lubisz pizzę? Nie, nie lubię pizzy. Tak, no chodź, przybliż się. Szymon, no. Jaka jest ulubiona gra? Moja ulubiona gra jest ETS, no najwięcej z nim godzin, prawie 1000 godzin w ETS-ie mam. Ty, Mateusz pyta. Ile już zarobiłeś na YouTubie? Ja zarobiłem już na YouTubie, powiem wam, na YouTubie zarobiłem 0 zł, nie zarabiam na YouTubie. I co, mogę wam dać screenshot, macie właśnie tutaj screenshot, na nie jestem zgłoszony do programu zarabiany na YouTubie. I co, lecimy z kolejnym pytaniem? Mateusz, jakim twórcą się inspirowałeś? Jakim twórcą się inspiruje? Kto zadał pytanie? Gdy zacząłeś nagrywać na YouTubie, Mateusz. Mateusz, zacząłem się, no inspiruje się, ja często to mówię, Wickiem, Buchunem, Lachem i Nesterem. Michał, co najbardziej lubisz robić? Co najbardziej lubię robić? Najbardziej lubię grać w piłkę, jeździć na rowerze i nagrywać filmy. Mich, jakby nie YouTube, to co? Jakby nie YouTube, to co? To nie, to bym grał jak i w piłkę nożową, tak, no. Bez nagrywania. Każdy. Kim byś chciał zostać w przyszłości? Kim chciał zostać w przyszłości? Chciałbym zostać w przyszłości, jak to powiem, każdy nagrywający na YouTubie, YouTuberem oczywiście. Nomek. No, Nomek, co ty zapytasz? Czy studiujesz? Czy ja studiuję? Ja nie studiuję, chodzę do trzeciej klasy technikum. Bardzo już. Czy chciałbyś zostać żużlowcem? No chciałbym chętnie zostać żużlowcem, ale jestem już za stary jednak. I co? To będzie tyle? I co? To będzie na tyle dzisiejsze Q&A, szybkie Q&A. Widzę, tutaj mamy około 3 minut, także dziękuję za... Dobra. I to będzie na tyle dzisiejsze Q&A. Troszkę by pytań było, widzę 3 minuty już. Będzie około 3 minut trwa ten odcinek, czyli co, jeżeli wam się odcinek spodobał, to łapeczkę w górę, subskrypcję na kanał i co, my się widzimy w kolejnym dziele o 10, czyli co, trzymajcie się, do następnych odcinków, piona, cześć! Better off, better off.